To nie jest dobry czas na Pana Boga. Co ja miałbym mu powiedzieć? Poza tym, patrząc na mnie, to pewnie wcale nie chce ze mną rozmawiać. Ani mieć ze mną do czynienia. Może i dobrze, bo ostatnio wiele rzeczy się podziało. No i trochę czasu minęło, odkąd między nami było dobrze. A potem jakoś się to rozeszło. W każdym razie muszę to jakoś poogarniać. Muszę najpierw wyjść z pewnych problemów, a na razie się po prostu nie da. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy znowu w naszym codzienniku się spotkać. Zacząłem od sformułowań, które wyrażają myśli i emocje wielu ludzi, w tym także wierzących. Szczerze mówiąc, nie trzeba wiele, aby nasze myśli krążyły wokół tego rodzaju wątpliwości. Nasze zaniedbania, zagubienia, nasze upadki często zakrzywiają nasz obraz Pana Boga, powodując, że przyklejamy do Niego ludzkie cechy. Pewnie się gniewa, pewnie się obraził, pewnie ma pretensje, może nawet żal. Są to naturalne reakcje międzyludzkie, które znamy i którymi może sami nawet walczymy. Ale dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego całkowicie obalają te wątpliwości i pokazują, że Bóg nie myśli w sposób ludzki. Pierwszy z fragmentów z Piątej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 4 przypomina nam, że Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym. Nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy. Nawet kiedy nasze serca nas oskarżają, Pan Bóg pozostaje wierny i miłosierny. To znaczy, że Bóg nie działa według zasad ludzkiej sprawiedliwości, gdzie za każde przewinienie jest kara. Jego miłosierdzie przewyższa nasze grzechy. Nie odwraca się od nas, nawet gdy czujemy się najdalej od Niego. Zresztą to nie Bóg odchodzi od nas, to my się od Niego oddalamy. On ciągle czeka, będąc w gotowości, by nas przyjąć z otwartymi ramionami, jeśli tylko zobaczy w nas szczerą skruchę i pragnienie pojednania z Nim. Drugi fragment z pierwszego listu Jana, z rozdziału 5, daje nam jeszcze większą pewność. Jan mówi: taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Ten wiersz podkreśla, że możemy przychodzić do Boga z każdą potrzebą, z każdym naszym bólem i z każdą prośbą, jeśli prosimy w zgodzie z Jego wolą. Bóg nas wysłucha. A jaka jest Jego wola? Zniszczyć nas? Mógł to zrobić dawno temu. Zamiast tego pokazał nam swój zamiar wobec grzesznika na krzyżu Golgoty. Często myślimy, że najpierw musimy się naprawić, zanim będziemy mogli zbliżyć się do Boga. Ale tak naprawdę to właśnie wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi, powinniśmy przyjść do Niego, byśmy mogli doświadczyć Jego miłosierdzia. Nasze grzechy nigdy nie są zbyt wielkie, aby odciąć nas od Bożej miłości. On czeka na nas i wysłucha, gdy w pokorze szukamy u Niego ratunku. Nie odkładaj spotkania z Bogiem na później. Nie czekaj, aż coś się zmieni w Tobie czy wokół Ciebie. Bóg naprawdę chce spotkać się z Tobą. I chcę to zrobić dzisiaj.
tam, gdzie jesteś. Jeśli rzeczywiście istnieje jakiś nieodpowiedni czas na to, by wrócić do Boga, to z pewnością chodzi o tak zwane kiedyś. Dla Niego najlepszy możliwy czas to jest teraz, dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie z Żor. Dobrego dnia.